Dzień dobry Państwu, serdecznie witam w Centrum Edukacyjnym Polska. Dzisiaj nasza kolejna rozmowa z Ronaldem Laseckim. Witaj, Ronaldzie. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Czołem Wielkiej Polsce. Czołem Wielkiej Polsce. Chciałem odpowiedzieć na wieki wieków, amen. Ale to nie to pozdrowienie. Od czego byśmy zaczęli? No zacznijmy od wydarzenia, które obiło się dużym echem. Niestety tragicznego wydarzenia. Zamach bombowy, w którym zginęła na obrzeżach Moskwy Daria Dugina, córka profesora Aleksandra Dugina. Paradoksalnie przysporzyło to już od ponad tygodnia, od 10 dni, olbrzymie zainteresowanie euroazjatyzmem, postacią profesora Dugina i tak dalej. No niestety żeruje to na tej tragedii ludzkiej, ale na pewno w tej chwili sam euroazjatyzm i profesor Dugin wreszcie w cudzysłowie przebili się do świadomości. Bartosz Becker starał się robić z nim wywiady, wydawał jego książki, ale niestety dopiero śmierć córki spowodowała, że więcej osób o tych sprawach usłyszało, o tych osobach usłyszało, o tych ideach usłyszało i jakieś zainteresowanie jest. Chociaż ja ci powiem, że jak się obserwuje poziom tej publicystyki dotyczącej euroazjatyzmu teraz w ciągu ostatnich 10 dni, no to naprawdę jest on słaby, a poza tym ciągle powtarzanie, że Dugin jest głównym ideologiem Kremla, no jest troszeczkę dziwne, tym bardziej, że od wielu lat Dugin raczej jest uznawany za opozycję wobec Władimira Władimirowicza Putina i wobec polityki rosyjskiej. No właśnie, no może zacznę od tego, że faktycznie wszystko, czy niemal wszystko to, co w Polsce się pisze, nawet nie tylko o Aleksandrze Duginie, ale o Rosji, nie nadaje się do czytania. No jeżeli ktoś z Państwa zna na tyle języki obce, nie wiem, włoski, we Włoszech, jak się okazuje, wiele wartościowych publikacji można znaleźć na temat Rosji, tak, francuski, niemiecki, angielski, to warto w tych językach czytać, bo czytanie polskich komentarzy jest najzwyczajniej stratą czasu. Co do drugiej kwestii, czyli popularności Aleksandra Dugina nawet nie w Polsce, ale w samej Rosji, to no rzeczywiście jest takie, zresztą nawet na Twitterze kiedyś taki status tam popełniłem w ostatnich dniach, że o ile to, co Polacy twierdzą, polscy tak zwani eksperci o Duginie, że był właśnie mózgiem, czy tam zapleczem, czy Rasputinem Władimira Putina, nie ma oczywiście żadnego pokrycia w faktach, natomiast on rzeczywiście w Rosji został oficjalnie wymieniony, trafił do jakby głównego obiegu medialnego dopiero po śmierci córki. No i rzeczywiście, jeżeli kiedyś miał szansę na to, żeby zostać takim ideologiem wojny na Ukrainie na przykład, czy polityki zewnętrznej Rosji, no to w tej chwili jest tego paradoksalnie najbliższy, bo no, zakładając, że Rosja poweźmie jakieś działania mające no, być odpowiedzią na ten zamach, to oczywiście zdanie ojca będzie tutaj jakoś uwzględniane. No i tutaj można powiedzieć, że rzeczywiście ta śmierć paradoksalnie mogła się na płaszczyźnie politycznej czysto Aleksandrowi Duginowi jakoś przysłużyć. Natomiast no, mówienie o tym, że Aleksandr Dugin dotychczas był mózgiem Kremla, ma oczywiście równie wiele sensu jak mówienie o tym, że no, na przykład Jacek Bartosiak jest ideologiem PiS-u, prawda? No to, że PiS uprawia politykę neo-jagiellońską, czy w każdym razie stara się w tym kierunku moderować swoją politykę zewnętrzną państwa polskiego, to nie znaczy jeszcze, że ideolog takiego agresywnego neo-jagiellonizmu, jakim jest Jacek Bartosiak, jest jakimś człowiekiem, który no, stoi za
prawda, Ministerstwem Spraw Zagranicznych i tam jego knowania przesądzają o tym, co Polska poweźmie, czy to na czy wobec Ukrainy, czy wobec Białorusi, czy wobec Federacji Rosyjskiej. No i różnica, proszę Państwa, między dyskursem w Polsce a dyskursem w Rosji polega na tym, że w Rosji nikt nie traktuje Jacka Bartosiaka jako tam mrocznego załóżnika Jarosława Kaczyńskiego, natomiast w Polsce wszyscy piszą o Aleksandrze Duginie, że jest jakimś takim no, złym duchem Władimira Putina. To oczywiście nie ma zupełnie żadnego pokrycia w faktach. Co do samego zamachu, no to oczywiście no, nie będę tutaj może odnosił się do jakichś kwestii takich rodzinno-moralnych, no bo to jest rzecz oczywista, że jakby zabito no, córkę Aleksandra Dugina. Dla niego samego musi być to tragedia. Wielka strata, wielka tragedia, zwłaszcza, że był świadkiem tego zamachu, widział zmasakrowane zwłoki swojej córki. Jeżeli sobie Państwo znajdziecie nieocenzurowane zapisy filmowe z no, tego, co się, jak wyglądało to wszystko po samym zamachu. Stoi no to nad zwłokami córki i się trzyma za głowę. No właśnie, no widać też, że Daria Dugin ma jakby zmasakrowaną dolną część ciała, także ten ładunek musiał wybuchnąć najprawdopodobniej pod siedzeniem, na którym zajęła miejsce, bo część górna jest, jakby tych zwłok jest, no widać, że nieuszkodzona, natomiast część dolna to są, no to jest rozerwane ciało po prostu. To też jest, nawiasem mówiąc, odpowiedź wszystkim jakimś takim zwolennikom różnych mało subtelnych teorii spiskowych, którzy dziwili się, dlaczego na pogrzebie w otwartej trumnie widać było no, niezmasakrowane zwłoki Darii Dugin. No właśnie dlatego, że najprawdopodobniej zmasakrowana została połowę, dolna połowa ciała. No właśnie, że ta część, która była zmasakrowana, była zakryta. Ja podejrzewam, że no, Darię mogło wyrzucić przez szyberdach tego samochodu, w którym siedziała, i dlatego właśnie no to te pozostałości wyglądają tak, jak wyglądają. Natomiast no, na płaszczyźnie, powiedzmy, takiej kulturowej, no to no, proszę Państwa, powiedzmy, takie uderzanie w dzieci, bo no, dla zaszkodzenia ojcu to jest cecha, która się mieści, powiedzmy, no, w jakiejś takiej archaicznej i azjatyckiej kulturze politycznej. No to tutaj z polskiego podwórka znamy to oczywiście z przykładu zabójstwa Bogdana Piaseckiego, za którym, jak wiemy, no, stali przedstawiciele ludu orientalnego, tak, ludu, którzy później wyemigrowali do kraju na pograniczu Azji i Afryki. No właśnie, również też kraju orientalnego. Z podwórka rosyjskiego znamy przykład Stalina, tak, który terroryzował swoich rzeczywistych bądź tylko domniemanych przeciwników politycznych, tam więżąc im członków rodzin albo mordując tych członków rodzin. No więc tutaj jakby się analogie takie nasuwają. Ja osobiście nie wiem, kto stał za tym zamachem. Co ciekawe, sam Aleksander Dugin w swoich wypowiedziach dotychczasowych jednoznacznie sprawców nie wskazuje. Mówi o tym, że zrobili to wrogowie Rosji. No, jak wiemy, Federalna Służba Bezpieczeństwa, Rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa wskazuje na sprawców ukraińskich. Pojawiają się też komentarze, że mogły za tym, że jakby Ukraińcy sami nie byliby w stanie zorganizować takiego zamachu, że mogła za tym stać większa siła niż same służby ukraińskie, która po prostu się posłużyła Ukraińcami, żeby tego zamachu dokonać. Nie wiemy, co się kryje za tym zamachem. Nie chciałbym tutaj snuć jakichś zbyt daleko idących spekulacji, natomiast też jakby znaczące są wypowiedzi dotyczące reakcji na ten zamach ze strony Aleksandra Dugina. Można je sprowadzić do takiego stwierdzenia mniej więcej, że no,
takim jakby spełnieniem testamentu jego córki byłoby zwycięstwo Rosji na Ukrainie, tak? Byłoby, nie wiem, restytucja Imperium Rosyjskiego. No, Aleksandr Dugin wprost powiedział w jednym ze swoich wypowiedzi publicystycznych dla telewizji Cargrad, wygrajcie tę wojnę, tak? Nie na przykład tam, nie wiem, zabijcie żonę morderców córki, czy ich członków ich rodzin, ale wygrajcie wojnę. No i myślę, że jakby szukając jakiegoś takiego wniosku, który moglibyśmy odnieść do tej przestrzeni rosyjskiej, no to właśnie właściwą pomstą za ten mord no byłoby przybranie przez Rosję właśnie formy imperialnej, tak, zarówno jeśli chodzi o jej relacje z Ukrainą, jak i też wewnętrzny układ władzy i system polityczny Federacji Rosyjskiej. Natomiast jeśli chodzi o podwórko polskie, no to proszę Państwa, no, dla ludzi, którzy definiują się jako antysystem, tak, jako przeciwnicy demoliberalizmu, no oczywiście ten zamach jest też jakimś ciosem w nasze środowisko, no bo Daria Dugin niewątpliwie była również częścią antysystemu. Jeżeli ktoś określa się jako antysystem i wyłącza z tego antysystemu Rosjan, no bo Rosjanie nie, bo to jest tam, nie wiem, inna cywilizacja czy coś takiego, to znaczy, że nie jest częścią tego antysystemu. Zamach na Darię Dugin był zamachem również na nasze własne środowisko. No i też możemy tutaj powiedzieć, że właściwą reakcją na to byłoby no taka tożsamościowa rewolucja, powiedzmy antyliberalny przełom w Polsce, to znaczy wymiecenie dotychczasowego pookrągłostołowego establishmentu rządzącego i zamiana dyskursu demoliberalnego na dyskurs tożsamościowy, przeformatowanie polskiej tożsamości. Także jeżeli do czegoś miałby nas ten zamach skłaniać, no to niech to będzie jeszcze intensywniejsza praca na rzecz tych idei, które przyświecały zmarłej tragicznie naszej towarzyszce, naszej sojuszniczce Darii Dugin. Ja myślę, że właśnie warto podkreślić, że mimo że zginęła w wieku 29 lat, w grudniu miałaby chyba 30 urodziny dopiero, czyli w bardzo młodym wieku, to jednak to nie była tylko córka Aleksandra Dugina, ale miała też swój dorobek. Skończyła studia filozoficzne, była zafascynowana filozofią Platona, dlatego niektórzy mówią o niej Daria Dugina Platonow. Platonowa, tak. Platonowa. Swoja droga, był też autor rosyjski, niedawno przypomniany przez kwartalnik Kronos o nazwisku Platonow. Też warto się z nim zapoznać, ale wracając do naszej padrugi, tak, naszej towarzyszki Darii, no to warto też zwrócić uwagę, że ona płynnie posługiwała się językiem francuskim, była na wymianie studenckiej we Francji i tam nawiązała kontakty z taką organizacją Egalité Réconciliation, której animatorem jest był w zasadzie Serge Ayoub, bo ta organizacja się przepotwarzyła obecnie w jakąś inną. We Francji jest tak, że organizacje narodowo-rewolucyjne są regularnie delegalizowane przez Republikę Francuską. Po kilku latach mają już kolejne nazwy. Tak, i odradzają się właśnie pod innymi nazwami, często będąc później ponownie delegalizowane pod zarzutem, no, że to jest to samo, tylko że z inną nazwą. To tak jak z kanałami na YouTubie. O właśnie, to jest dobra analogia, tak. Natomiast no, ja osobiście nie poznałem Darii Duginej, czy Darii Dugin, ale gdzieś tam w internecie widziałem jej wypowiedzi w języku francuskim, naprawdę płynnie władała tym językiem i dobrze znała środowisko francuskich narodowych rewolucjonistów. I no, też była, można powiedzieć, realizatorem strategii zbliżenia rosyjskiego eurazjatyzmu do francuskiego narodowego rewolucjonizmu. Proszę Państwa, na zachodzie Europy to nie ma takiej psychozy jak w Polsce, że
tam wszystko, co z Rosji, trzeba skreślać z góry. Zachodnioeuropejskie środowiska antysystemowe, czy to w Niemczech, czy we Francji, czy we Włoszech, są otwarte na kontakty ze swoimi rosyjskimi odpowiednikami. No i Daria Dugin nie tylko realizowała się na wewnętrznym polu rosyjskim, gdzie też ma na koncie dość duże osiągnięcia, zarówno organizacyjne, jak i medialne, można powiedzieć, przebiła się do głównego nurtu. Jej komentarze były zamieszczone też na, no, w, na łamach publikatorów kojarzonych z pierwszym obiegiem bardziej niż z drugim, więc pod tym względem na polu wewnątrzrosyjskim była postacią, której znaczenie rosło, ale też nie zapominajmy o tym, że no, była, miała swoje zasługi w budowie, no powiedzmy, Europy od Atlantyku po Władywostok, tak, bo to było hasło przyświecające środowisku Serge'a Ayouba i na tym polu też właśnie Daria Dugina nawiązała z nim kontakty. No oczywiście również nie jest przypadkiem, że książki Alain de Benoist, weterana francuskiej nowej prawicy, animatora tej formacji, weterana antysystemu francuskiego, zaczęły być tłumaczone i publikowane w języku rosyjskim. To też była po części zasługa Darii Duginej. Także no, jeżeli ktoś nie zna na przykład języka francuskiego, a czyta po rosyjsku, to może... Większość tych dzieł można przeczytać po rosyjsku. No może nie większość, ale tam kilka się ukazało. Rzeczywiście Protiv liberalizma, to jest taki najgłośniejszy zbiór wydany przez środowisko duginowskie. To jest wybór esejów Alaina de Benoist tam z przeciągu ostatnich lat, takich najcenniejszych, i ten jakby zainteresowanie środowiska duginowskiego, aktualne zainteresowanie osobą Alaina de Benoist było również po części zasługą córki Aleksandra Dugina. Nawiasem mówiąc, tutaj taki jakby no, przypis sobie pozwolę zrobić, te relacje między francuską nową prawicą i francuskim antysystemem, a środowiskiem Dugina były dość złożone na przeciągu lat. Na początku lat 90. Można powiedzieć, że osiągnęły takie swoje, no, wzlot pewien, tak? Gdy upadał Związek Radziecki, Aleksander Dugin zaczął wydawać pismo o tytule Elementy, to jest, to była kalka z francuskiego Element, Elements, czyli periodyku do dziś ukazującego się, redagowanego przez Alaina de Benoist. Mniej więcej w latach 93-94 przez zachodnioeuropejską, szczególnie niemiecką i francuską prasę przetoczyła się taka kampania, myślę, że inspirowana przez ośrodki jankeskie i być może żydowskie też, skierowana przeciwko Duginowi. No i to właśnie od tamtej pory jest znane jako brunatno-czerwony, tak, brunatno-czerwone zagrożenie. No i wówczas Alain de Benoist również pod presją tej kampanii odciął się od środowiska Dugina, poprosił o usunięcie jego nazwiska ze stopki redakcyjnej tego periodyku Elementy. Wydał jakieś tam oświadczenie, że nie popiera idei eurazjatyckich, ale w drugiej połowie lat 90. te kontakty zaczęły być odbudowywane. Jakby pojawiały się wizyty zarówno strony rosyjskiej we Francji, jak i francuskiej w Rosji. No i wreszcie Rosjanie zaczęli tłumaczyć za zgodą już tym razem de Benoist jego teksty na język rosyjski. No i cóż, no i dzisiaj nastąpiła pełna rekoncyliacja i ta pełna rekoncyliacja jest również zasługą Darii Duginej. O ile Aleksandr, jej ojciec, na poziomie takim koncepcyjnym stworzył ramy dla takiej rekoncyliacji, to Dugina pojechała rzeczywiście do Francji i tam to wszystko organizowała w praktyce. Oprócz francuskiego zdaje się jeszcze zna, przepraszam, angielski. No to chyba tak, chociaż jakby nie wiem. Ja wiem o tym od Bartosza Beckera, bo w marcu 2020 roku tutaj w tej sali, którą wtedy żeśmy dysponowali,
w Warszawie przy ulicy Kopernika w ramach Centrum Edukacyjnego Polska miało się odbyć spotkanie z Darią Duginą. Było ono planowane od końca lutego 2020, niestety, i miało się odbyć w drugiej połowie marca. Niestety 15 marca wybuchła pandemia, znaczy została ogłoszona pandemia. No i wtedy zaczęły się problemy z, no, z przekraczaniem granic. Ktoś, kto wyjechał z kraju, miał kłopoty z powrotem i tak dalej. I wtedy Daria Dugina dała sygnał, że poczekajmy trochę na lepsze czasy. No i tych lepszych czasów już nie było i już w jej wypadku nie będzie. No, moim zdaniem ja coś tam jakieś tam słyszałem, takie pogłoski o tym, tej domniemanej wizycie, czy to Darii, czy Aleksandra w Polsce. Moim zdaniem, szczerze mówiąc, gdybym miał jakoś to oceniać, chyba to też Bartkowi wtedy mówiłem, nie ma jeszcze, być może przez długi czas jeszcze nie będzie gruntu pod to. Widzimy po tych reakcjach na śmierć Duginej, reakcjach polskiego internetu, nie tylko komentatorów, nie tylko establishmentu, ale również znakomitej większości osób aktywnych właśnie na Facebooku czy na Twitterze, jeżeli ktoś ma konta, to może to śledzić, że to były reakcje no, przesycone wręcz taką żenującą nienawiścią, takim Schadenfreude. W związku z tym, no, jeżeli by takie spotkanie rzeczywiście miało się odbyć, no to chyba trzeba by solidną ochronę zorganizować, bo skończyłoby się jakimś oblężeniem sali, nie wiem, tak jak tam kiedyś Bruno Gollnisch był za twoich młodych czasów zaproszony przez nas, wiceszef francuskiego frontu narodowego. No właśnie, i to się skończyło oblężeniem tam w sali na krakowskim przedmieściu, no to tutaj myślę, że podobna groźba by... Albo trzeba by to zorganizować tak jak spotkanie z szefem Forza Nova, w którym zresztą uczestniczyłeś kameralnie. No właśnie. Dla kilkunastu zaproszonych gości. No ale to wiesz, to i też... Roberto Fiore w zasadzie z Grzegorzem Braunem mówili do sali wypełnionej w niewielkim stopniu, bo było raptem no, maksymalnie chyba 15 słuchaczy. No i ale też no, pamiętajmy o tym, że pewne osoby tutaj zapraszane powiedzmy no ze sceny jakiejś takiej radykalnie nacjonalistycznej nie wjechały do Polski, bo zapobiegły temu służby specjalne. No i myślę, że szczególnie na tym kierunku rosyjskim tutaj monitoring ze strony służb byłby naprawdę bardzo szczelny, bardzo dogłębny i do takiego spotkania by zapewne nie doszło, tak jak nie doszło do wjazdu tak zwanych nocnych wilków, przejazdu przez Polskę właśnie tego grupy motocyklistów rosyjskich posługujących się nazwą nocnych wilków. Tutaj myślę, że pojawia się dosyć ciekawy wątek właśnie relacji polsko-rosyjskich ogólnie. No, Polska jest ewidentnie chora na Rosję i to się gdzieś tam już od wieków tak naprawdę ma swoje jakieś korzenie, ale pod rządami PiSu przybrało rozmiary zupełnie groteskowe. No i myślę, że w ramach antysystemu dobrze pojętego warto by sobie tę kwestię przedyskutować. Ja proszę Państwa, niedawno gdzieś tam w PDF-ie, bo oczywiście szkoda by mi było wydawać pieniędzy na taką makulaturę, przeczytałem książkę Nadchodzi Trzecia Wojna Światowa, napisaną, to jest zbiór 12 wywiadów Piotra Zychowicza z Jackiem Bartosiakiem. No i tam komentowane są, prawda, różne kwestie ogólnie problematyka międzynarodowa, tam począwszy od, nie wiem, polityki polskiej w przededniu II wojny światowej, aż po dzisiejsze stosunki polsko-rosyjskie, czy na przykład przyszłość Izraela. No i pan Jacek Bartosiak, doktor Jacek Bartosiak chyba kilkukrotnie powtarza, że aksjomatem polityki polskiej jest wypchnięcie Rosji poza politykę europejską. Piotr Zychowicz się z tym zgadza. Żaden z panów nie przedstawia przekonujących argumentów, dla których miałoby to być rzeczywiście kwestią być albo nie być dla Polski. W jednym miejscu tej książki Jacek Bartosiak mówi o tym, że gdybyśmy żyli w sąsiedztwie rakiet rosyjskich, to byłoby mniej inwestycji zachodnich. To jest jedno zdanie, które
ma jakby być ugruntowaniem dla tego jego bardzo kategorycznego poglądu, że Polska powinna zwalczać obecność Rosji w Europie. No ale proszę Państwa, no przecież to dzisiaj właśnie polityka antyrosyjska prowadzona przez w ramach systemu politycznego III Rzeczpospolitej do takiej sytuacji prowadzi. No i zresztą nie widać, żeby to jakoś tam dramatycznie szkodziło naszej gospodarce czy napływowi inwestycji zagranicznych. Natomiast to, co my proponujemy, proszę Państwa, my, czyli antysystem, no to jest oczywiście wpisanie Polski w taki porządek kontynentalny, który zresztą sam dr Jacek Bartosiak no wskazuje, pisząc o nowym jedwabnym szlaku, jako szansę na rozwój gospodarczy Polski. Przypomnijmy, że Jacek Bartosiak był przez pewien czas typowany na kierownika Centralnego Portu Komunikacyjnego, który miałby obsługiwać właśnie nowy jedwabny szlak w Polsce, zanim Polska w latach 2015-16 się z tego projektu milcząco wycofała i zaczęła go torpedować. Natomiast kiedy by się te inwestycje zagraniczne mogły pojawić w jeszcze większej ilości niż dzisiaj? No wówczas, gdyby Polska była na szlaku handlowym z Niemiec do Rosji i z Europy do Chin. No i tego właśnie, to jest właśnie alternatywa dla Polski jako peryferii świata atlantyckiego, to znaczy Polska wpisana w układ, który no, byłby układem kontynentalnym, w którym bylibyśmy w samym centrum, a nie na obrzeżach. I to samo zresztą dotyczy Ukrainy, która w przypadku, gdyby rzeczywiście zmaterializowały się takie kontynentalne szlaki handlowe, szlaki transportowe, szlaki komunikacyjne, nie byłaby areną wojny, tylko no, przebiegałyby tam tędy rurociągi, prawda, jakieś tam właśnie linie kolejowe i tak dalej, i tak dalej. Wybór alternatywy, czyli tego, co proponuje nam establishment III Rzeczpospolitej, widzimy, do czego prowadzi, prawda, że na Ukrainie toczy się wojna, Polska tam za chwilę może nie mieć węgla, tak, może mieć jakieś problemy z zaopatrzeniem w surowce energetyczne, Europa na tym cierpi, Rosja też obłożona sankcjami, no musi przekierowywać swoją aktywność gospodarczą ku Azji. No więc myślę, że w tym kierunku powinniśmy tutaj prowadzić refleksję i prowadzić dyskusję i z tą polską chorobą na Rosję walczyć, przedstawiając coś, znaczy może nie tyle walczyć, ile zwalczać to po prostu, przedstawiając konstruktywną i korzystną, przede wszystkim dla naszego państwa, ale również gdyby patrzeć szerzej, to dla całej cywilizacji europejskiej, dla całej słowiańszczyzny, alternatywę geopolityczną. No właśnie, to mówisz, że rząd PiS jest taki strasznie antyrosyjski, natomiast wczoraj ukazało się nagranie Jana Pińskiego i Tomasza Szwajgierta, którzy mówią, że PiS jest najbardziej prorosyjską partią w Polsce i że agentem PiS-u jest oczywiście Mateusz Piskorski, który po wyjściu z więzienia uznał, że Rosja już nie jest taka wspaniała, ale skoro PiS jest partią prorosyjską, summa summarum, to będzie jednak wspierał PiS. Jak sądzisz, czemu służą tego typu dywagacje? Dla mnie bardzo dziwne i bardzo nazwałbym to podejrzane. Czy tak z szacunku dla naszych widzów nie parsknąłem tutaj śmiechem, chociaż proszę mi wierzyć, że gdzieś tam wewnętrznie mnie nosiło. Ja nie wiem rzeczywiście, czy Mateusz Piskorski uznał, że Rosja nie jest taka wspaniała. Czytam jego publicystykę regularnie i bardzo ją cenię zresztą, bo merytorycznie jest... Niczego takiego nie zaobserwowałeś? Nie zaobserwowałem. Ja wręcz w wielu miejscach jestem tak, no,
zniesmaczony, powiedzmy, zbyt taką jednostronną rusofilią Mateusza, aczkolwiek jak wspomniałem merytorycznie, uważam, że jego publicystyka jest wyśmienita i serdecznie ją wszystkim polecam, acz uważam, że właśnie trzeba tam też umieć ją filtrować pod kątem dostrzegania tego, co jest wsadem, jeśli chodzi o sympatię, takie emocje autora od tego, co jest taką twardą zawartością merytoryczną tych tekstów. Nie dostrzegłem też, żeby Mateusz jakoś zaczął PiS popierać, bo chyba też powiedziałeś, że coś tam było takiego sugerowane. Znam niestety tutaj bardzo wiele osób z szeroko pojętego antysystemu, moich dawnych towarzyszy, można powiedzieć, politycznych i organizacyjnych, którzy niestety naprawdę zaczęli PiS popierać. Ja nad tym wielce ubolewam, bo jest to moim zdaniem jakaś zupełna droga donikąd. Właśnie zwyrodnienie świadomości, jakieś zniekształcenie kompletne, rozregulowanie kompasu politycznego, że tak bym powiedział. Natomiast Mateusz raczej zawsze był zwolennikiem budowania alternatywy dla PiS-u. No i na przykład osobę Andrzeja Leppera tutaj wskazywał jako taki niedoszłego, tak niedoszłą ogniskową takiej alternatywy, więc ta właśnie narracja jest zupełnym jakimś nieporozumieniem. Taka aberracja. Ja pamiętam, że ktoś mi kiedyś powiedział, że w środowisku redakcji Polityki, bodajże w osobie pana Tomasza Piątka, albo tam kogoś zbliżonego do redakcji Polityki, uznaje się Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej imienia księdza Piotra Skargi, czyli polską manifestację, jedną z polskich manifestacji organizacji TFP, Tradycja Rodzina Własność, za agenturę Moskwy. No proszę Państwa, jeżeli ktoś ma pojęcie o tym, co się publikuje na łamach na przykład portalu tego środowiska, nie będę wymieniał nazwy, żeby nie nabijać popularności, czy periodyku tego środowiska, to wie, że tam są treści skrajnie atlantyckie, jankesofilskie, antyrosyjskie, antyislamskie, antychińskie, tak zwane antykomunistyczne, tak pod nazwą antykomunizmu tam należy rozumieć nienawiść do wszystkiego, co nie jest systemem charakterystycznym dla Zachodu, demokracją liberalną i de facto demokracją liberalną, tak, bo tam nominalnie to środowisko jest monarchistyczne, w rzeczywistości popiera system zachodni. No więc oczywiście każdy, kto ma jakiekolwiek minimalne choćby pojęcie o tym, czym jest ta organizacja, wie, że nie ma nic wspólnego z jakkolwiek pojętą orientacją na Rosję czy realizacją interesów rosyjskich w Polsce. No i myślę, że do podobnej aberracji doszło tutaj w przypadku oceny właśnie kolegi doktora Mateusza Piskorskiego, który nie ma rzecz jasna nic wspólnego z propisizmem, tak, czy jakimś krytykowaniem Rosji. Natomiast jest rzeczywiście po tej liberalnej stronie polskiego establishmentu w środowiskach, nie wiem, Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej, taka skłonność, żeby PiS uznawać za odpowiednik putinizmu w Polsce. I to dotyczy również, nawiasem mówiąc, jakichś antenatów historycznych PiS-u, bo w środowiskach niektórych piłsudczyków uważa się, że Piłsudczyzna to był taki orientalizm polski. Niektórzy to Piłsudczycy wartościują bardzo pozytywnie. Inni autorzy, jak nie wiem, na przykład tam zbliżeni do inspirujący się jakoś Feliksem Konecznym, wskazują to jako jako na wadę reżimu piłsudczykowskiego, no ale to nie zmienia faktu oczywiście, że zarówno Piłsudczyzna, jak i jej współczesne wydanie, czyli PiS, są ich główną osią jest nienawiść do Rosji właśnie, no i nawet jeżeli zaznaczają się w tych środowiskach, no powiedzmy takie
tendencje do rządów kliki na przykład, czy do jakiegoś, nie wiem, kultu jednostki, to nie ma to nic wspólnego z jakąkolwiek prorosyjskością. Jest to raczej no, taki specyfika tego, tej po prostu formacji politycznej. No więc oczywiście kompletna bzdura te słowa Jana Pińskiego, podsumowując. No właśnie, tam jeszcze parę innych dosyć kontrowersyjnych jest stwierdzeń. Powiem w ten sposób, że jest to dla mnie rodzaj prowokacji, której dokonał Piński razem ze Schweigertem. Bardzo ostry atak jest tam i to nawet posługując się językiem antyżydowskim, na przykład na Jacka Kurskiego, że Jacek Kurski stuprocentowy Żyd, tak jak mówi właśnie Jan Piński w tym wywiadzie, zmontował jakąś antysemicką prowokację z kolei wobec Rafała Trzaskowskiego i oni tam bronią Rafała Trzaskowskiego, który właśnie uległ tym knowaniom PiSu, podkreślając swoją bliskość ze środowiskami żydowskimi, równocześnie pokazują tutaj, jak to pan Mariusz Kamiński, Jacek Kurski, sam prezes Kaczyński, a ze służb to jeszcze tam pan Wąsik i inni knują i chcą wykorzystać podobno środowiska kamrackie, czyli Aleksandra Jabłonowskiego, Wojciecha Olszańskiego i jego kamratów, współtowarzyszy, do destabilizacji Polski w kolejnym roku, w 2023, z okazji dwóch wydarzeń. Po pierwsze, z okazji 80. rocznicy rzezi wołyńskiej. Podobno jest tajny plan Jarosława Kaczyńskiego, o którym oczywiście Jan Piński już wszystko wie, że ma być akcja bardzo antyukraińska, robiona przez PiS na polecenie Kaczyńskiego w rocznicę, w 80. rocznicę tej rzezi, a tymi, którzy tę akcję mają przeprowadzać, mają być właśnie rzekomo kamraci. No, jakaś absolutna, nie wiem, aberracja, a co najmniej insynuacja albo konfabulacja, a po drugie, że kamraci mają być przez PiS, jako agenci PiSu oczywiście, użyci do destabilizacji wyborów. Logika Pińskiego jest taka, że skoro PiS przegrywa te wybory, ma coraz gorsze notowania, to żeby ich nie przegrać, chce doprowadzić do ich zerwania. Na przykład kamraci mają atakować rzekomo punkty wyborcze, wybory mają być odwołane albo uznane za nieważne i takie są jakieś urojone w głowie Jana Pińskiego i Tomasza Schweigierta scenariusze na rok 2023. Co ty na to powiesz? Tak, no tutaj chyba dotarliśmy już do jakiegoś, znaczy powiem tak, ja tego wywiadu jeszcze nie oglądałem, w związku z tym trochę się wypowiadam na podstawie tego, co ty mówisz, a nie na podstawie tego, co bym faktycznie w tym wywiadzie usłyszał, natomiast z tego, co słyszę, no to dotarliśmy do jakiegoś tam, nie wiem, 10. dna internetu, gdzie już się pojawiają jakieś takie, no, zupełne fantasmagorie. Cóż, no, kojarzenie jakkolwiek ruchu kamrackiego z jakąś agenturą PiSu, no to jest, cóż, no srogie grzyby już można powiedzieć, więc na to należy chyba tylko prychnąć. No, ja oczywiście mam zupełnie inne zdanie, uważam, że ruch kamracki jest no czymś, chyba jedną z cenniejszych rzeczy, jeśli nie najcenniejszą z rzeczy, które się wydarzyły w ostatnim czasie na szeroko pojętym antysystemie, dlatego że przybrał mniej więcej masowy charakter, tak, i że to są ludzie rzeczywiście politycznie nieprzekupni, czego już no, kilka razy mieli, co mieli kilkakrotnie już okazję wykazać i rzeczywiście wykazali, więc no, jeżeli rzeczywiście by w wyniku na przykład napływu imigrantów z Ukrainy, których przecież PiS importuje właśnie tutaj do Polski, miało dojść do
jakichś niepokojów społecznych czy jakichś zaburzeń, no to myślę, że no tutaj na kamratów, kamraci są jedynymi, na których moglibyśmy liczyć w takiej sytuacji, jeżeli rzeczywiście mielibyśmy do czynienia z jakąś tam no, rozwojem działalności antysystemowej poza powiedzmy czystą publicystyką, no to również w oparciu właśnie, czy no, dzięki sile tego środowiska. Natomiast no, czy to służy interesom PiS-u? No, to trzeba by założyć, że PiS jakby sam sobie obniżył popularność po to, żeby później dokonywać bardzo ryzykownych kroków politycznych. No oczywiście to jest absurd. PiS chciałby wygrać nadchodzące wybory i jeżeli już miałby dokonać jakichś naruszeń procedur wyborczych, do których ja zresztą nie jestem specjalnie przywiązany, nie wzrusza mnie to, że tam zasady demokracji miały być podeptane czy coś takiego, no to na pewno nie potrzebuje do tego ruchu kamrackiego czy antysystemu, tylko znalazłby sobie ku temu pretekst, znaczy powiedzmy narzędzie, które byłoby pod jego faktyczną kontrolą. No, ruch kamracki nie jest pod kontrolą PiS-u, nie jest agenturą PiS-u, proszę Państwa, i każdy, kto tak twierdzi, jest oderwanym od rzeczywistości mitomanem, fantastą. Natomiast co chciałem powiedzieć jeszcze na koniec, że jakby tutaj cała ta dyskusja, którą nie wiem, przytoczyłeś, streściłeś, no pokazuje nam jedno, że to, co zresztą się mówi w szeroko pojętym antysystemie już od lat, że PiS, PO jedno zło. No, taki możemy sobie wniosek tutaj postawić. Cały ten establishment po prostu trzeba odrzucić. To nie ma dla nas znaczenia, czy tam PiS knuje przeciwko opozycji, czy opozycja knuje przeciwko PiS-owi. Wszyscy są czymś równie szkodliwym i budując alternatywę dla tego szkodliwego układu, posłuszmy się tutaj określeniem wykorzystywanym przed laty przez samego Jarosława Kaczyńskiego, no należy to tę alternatywę budować z myślą o tym, że będzie również zwrócona przeciwko PiS-owi oczywiście. I tutaj myślę, że instynkt kamratów jest dość dobry w odróżnieniu, wyczucie polityczne takie jest dość dobre w odróżnieniu od wielu innych środowisk i osób, które kiedyś były w antysystemie albo tam jakoś się wokół niego kręcą, które no, przecież zgnęły się w którymś momencie z antysystemu w taką karykaturalnie pojętą prawicą i stanęły na stanowisku, że tam lepszy od Trzaskowskiego jest Kaczyński, czy tam Duda, prawda, i zaczęły nawoływać mimo wszystko Duda. No nie, no właśnie zaletą kamratów jest, że oni nie pójdą w coś takiego, że to jest moim zdaniem na tyle, na ile jakoś wyczuwam nastroje w tym środowisku, no takie środowisko polityczne, które jest świadome, że PiS-PO to jedno zło. Więc no, ponownie powiedziałbym, że te wszystkie enuncjacje są zupełną bzdurą. No oczywiście pytanie, jaki motyw stoi za, powiedzmy, za snuciem tego typu dywagacji. No jeżeli uderza się równocześnie w Mateusza Piskorskiego, który na tym polu intelektualnym jest jakąś tam znaczącą postacią antysystemu, nawet jeżeli nie ze wszystkimi jego twierdzeniami trzeba się zgadzać, i uderza się równocześnie w środowisku kamrackie, które na tym polu, powiedzmy, działania politycznego, takiego pojętego materialnie, jest również no, kołem zamachowym, można powiedzieć, być może narodzin kiedyś antysystemu w Polsce, no to chce się po prostu zaszkodzić antysystemowi. No i no, jeżeli ktoś równocześnie uderza w kolegę Olszańskiego i w kolegę Piskorskiego, no to znaczy, że chce i na poziomie koncepcyjnym, i na poziomie polityczno-organizacyjnym po prostu antysystem zniszczyć. Tak? I to chyba jest to wyjaśnienie stojące za tymi posądzeniami, pomówieniami. Tą sytuację komentował też wczoraj u mnie kamrat Zbyszek Dworakowski,
Nie wiem, czy go poznałeś na spotkaniach wakatu. Być może tak, bo na pewno był na twoich na spotkaniu z tobą i tak dalej. I zabierał w dyskusji udział. On powiedział, że no, w tej mętnej wodzie ktoś po prostu chce sobie łowić swoje rybki, a znając, że tak powiem, kontekst i że tak powiem, no, umiejscowienie Pińskiego, Schweigierta i innych, to można sobie wyobrazić, czyje interesy oni tutaj, robiąc taką prowokację, reprezentują. No, ja oczywiście nie mam jakichś tam informacji, czy ktoś stoi za tymi panami, czy oni działają na czyjeś polecenie. Możemy się opierać na faktach, jakie skutki potencjalnie ich działania by wywołały, jeżeli by ta linia została przeforsowana, przez nich właśnie lansowana. No i komu by to posłużyło? No na pewno nie antysystemowi, ponieważ on, jak wspomniałem, zostałby zniszczony. Natomiast no, kto by tutaj zyskał? No, myślę, że te środowiska, które jakoś tam udają antysystem, a w rzeczywistości służą PiS-owi. Tak? No, nie będę tu wymieniał może nazwisk ani nazw organizacji, żeby nie popularyzować tego barachła, bo to raczej należy zakopać i przysypać kilkoma metrami wapna, ale właśnie no tutaj, no jeżeli, prawda, ruch kamracki utrącimy, no to powstanie pusta przestrzeń, w którą ktoś wejdzie. No, wejdą środowiska, które dzisiaj są kojarzone z nieoficjalnym wspieraniem PiS-u. Kończąc temat kamracki, chciałem cię jeszcze spytać o twoją opinię, bo na tym zlocie na Grunwaldzie, na tym wiecu kamrackim pod Grunwaldem, który się odbywał w ostatni weekend sierpnia, Aleksander Jabłonowski stwierdził, że stracono rok, jeżeli chodzi o budowanie partii kamrackiej. Przypomnijmy, że rok temu, na koniec sierpnia, padło takie hasło, taka propozycja z jego strony, żeby w tym kierunku iść. Później faktycznie większość czasu w tym, przez ten rok spędził niestety w odosobnieniu i nie mógł tego jak gdyby pilotować. Część środowisk kamrackich nie podjęła tego tematu. W rozmowie ze mną Marcin Osadowski powiedział miesiąc temu, straciliśmy w tej sprawie rok, i to samo zdanie, że rok został stracony, powtórzył teraz kilka dni temu, jeszcze przed swoim aresztowaniem, Wojtek Olszański. Czy uważasz, że rzeczywiście dla ruchu kamrackiego partia kamracka jest potrzebna i niezbędna, i czy jest sens, żeby kamraci szli do wyborów demokratycznych w przyszłym roku w Polsce? Co, no, szczerze mówiąc, nie znam odpowiedzi na to pytanie, dlatego że powiem tak, no, mnie samego nigdy działalność partyjna nie interesowała. Ja bym się do partii żadnej nie zapisał, bo po prostu to nie jest moja, nie widzę się w takiej formule. Proponowały mi różne osoby zapisywanie się do jakichś takich partii, które gdzieś tam można kojarzyć z antysystemem. Odmówiłem, to nie jest kierunek, w którym myślę, że mógłbym jakoś twórczo przysłużyć się naszej sprawie. Czy kamraci jakby widzą się w roli polityków partyjnych, no to muszą sobie sami odpowiedzieć. Ja za nich na to pytanie nie odpowiem. Czy formuła partyjna jest właściwa dla przeprowadzenia, nie wiem, antyliberalnego przełomu, nazwijmy to w ten sposób, że posłużę się swoim tytułem jednego ze swoich niegdysiejszych esejów? To zależy od sytuacji. No, w danych okolicznościach może być tak, znamy przypadki, prawda, z pierwszej połowy XX wieku, czy nawet z początku XX wieku, że partie polityczne wygrywały wybory
i te wybory bywały ostatnimi wyborami, tak? To, no żeby nie szukać daleko, Czechosłowacja rok 1948, Niemcy rok 1933, więc można przy pomocy partyjnej formuły przeprowadzić dogłębne przeistoczenie wspólnoty politycznej. Nie zamykałbym tej drogi. Można też zrobić to poza formułą partyjną. No, Białoruś, 94 rok, prawda? Turcja, no, gdzie co prawda to było tak jakby dwojako, bo z jednej strony postać Erdoğana, z drugiej jego partia AKP. No ale wydaje mi się, że mimo wszystko to postać samego prezydenta obecnego, była decydująca, a wcześniej premiera Erdoğana, była decydująca, więc no, załóżmy, że powiedzmy w środowisku kamrackim wyłoniłby się jakiś taki człowiek, który byłby w stanie wygrać wybory prezydenckie i przeprowadzić taką dogłębne przeobrażenie ewolucyjne, przeobrażenie wspólnoty politycznej. No, czy w związku z tym powinno się go utrącać i zakładać partię polityczną? No nie, powinno się wtedy wesprzeć takiego właśnie charyzmatycznego. Czy jeżeli by się pojawiła, nie wiem, szansa na jakiś kryzys społeczno-ekonomiczny, załamanie się poparcia dotychczasowych partii politycznych i szansa na wprowadzenie takiej partii antysystemowej, czy powinno się z tego rezygnować, dlatego że sama formuła partyjna jest z definicji zła? No też nie. No oczywiście, prawda, można się posłużyć każdym narzędziem, żeby osiągnąć cel. Czy formuła partyjna jest jakby jedyną drogą, do której, którą powinna się zmierzać, która ma sens, czy droga, powinniśmy się ograniczać do dróg legalnych? No, też nie, no bo może być tak, że kiedyś sytuacja dojrzeje do przewrotu siłowego, no i na to też trzeba być moim zdaniem gotowym, przynajmniej mentalnie. Natomiast czy w nadchodzących wyborach samorządowych miałaby szansę przebić się partia kamracka? No w samorządowych to akurat partia nie jest tak bardzo potrzebna, no mogą być komitety lokalne. No właśnie. To bardziej chodzi o wybory parlamentarne do Sejmu. No tutaj wydaje mi się, że przynajmniej jeśli wnioskować z obecnych sondaży wyborczych, no to taka formuła by chyba nie osiągnęła zbyt wiele, dlatego że PiS mimo wszystko utrzymuje relatywnie wysokie poparcie społeczne. Tam różne mamy, prawda, komitety pana Hołowni, Koalicji Obywatelskiej, ten duopol blokuje niejako scenę polityczną. No pytanie oczywiście, czy to się nie zmieni w na przykład zimy nadchodzącej, prawda, czy w warunkach jakiegoś kryzysu nie dojdzie do załamania dotychczasowych sympatii politycznych, do załamania, nie wiem, wiarygodności propagandy medialnej. No i czy w związku z tym gdzieś tam w odwodzie nie powinna być również przygotowana formuła partyjna? No na pewno taką formułę partyjną moim zdaniem warto gdzieś tam w kieszeni mieć, prawda? Warto, jeżeli może się założyć partię polityczną, to taki szyld mieć, tam zebrać podpisy, zalegalizować statut, żeby taka struktura była. Czy powinno się w nią jakby dorzucać tam do pieca i angażować potencjał? No mówię, no to zależy od bieżącej sytuacji politycznej. Gdyby wybory się miały odbyć, nie wiem, dziś za miesiąc, ja bym się w coś takiego nie angażował, bo po prostu moim zdaniem obecnie taka partia nie miałaby szansy się przebić, ale sytuacja może się zmienić. Co do założenia samej partii, no to myślę, że no tak jak, nie wiem, powinny być jakieś tam struktury, które, no nie wiem, chociażby byłyby w stanie zapewnić ochronę manifestacji ulicznych, tak, no takie, nazwijmy to, sportowe struktury, no tak również gdzieś tam w kieszeni się powinno mieć formułę partyjną. Przejdźmy może do ostatniej części naszej rozmowy, bardziej, nazwijmy to, międzynarodowej i bardziej aktualnej, to znaczy pamiętam, że były głosy oburzenia
na nasze wywiady gdzieś tam powiedzmy z kwietnia, maja, gdzie mówiłeś, że ta ofensywa rosyjska stanęła w miejscu, że nie widać żadnego postępu. Zostałeś przez niektórych osoby uznany za takie za czarnowictwo, że jak to... Chyba nawet banderowcem zostałem. Niektórzy właśnie stwierdzili, już ręki temu Ronaldowi nie podam, bo przeszedł na pozycje banderowskie. Natomiast teraz mamy trochę inną sytuację. Faktycznie od pół roku znaczna część Ukrainy jest zajęta przez Rosjan. Około 20%. Około 20%, no ale generalnie no, nie mówili, że dużo więcej ich interesuje. Generalnie chodziło o tak zwaną Noworosję. Gdyby zajęli całą Noworosję, to może byłoby to 25, maksymalnie 30%, ale powiedzmy jeszcze tego nie zrobili. Natomiast podobno, nie bardzo mi się chce w to wierzyć, ale chyba ty też o tym słyszałeś, ruszyła jakaś ofensywa ukraińska w kierunku na Cherson. Wiem, że śledzisz doniesienia sytuacji na Ukrainie, nie w Ukrainie, ale na Ukrainie. I czy rzeczywiście ta ofensywa na Cherson to jest coś takiego wyjątkowego? Jest to takie potężne uderzenie, które może rozbić w puch i w pył wojska rosyjskie, czy jest to po prostu bardziej propaganda ukraińska? Czy zacząłbym od tego, że moim zdaniem ta wojna na Ukrainie będzie wojną długą i krwawą. Proszę Państwa, jak się ogląda na przykład na Telegramie tam zdjęcia z frontu, tak, czy czyta relacje ludzi, którzy no, byli na froncie, na przykład taki pisarz jest Zachar Prilepin, napisał między innymi taką powieść Nie wszyscy pójdą do piekła, która jest zapisem, co prawda nie z obecnej tak zwanej operacji, specjalnej operacji wojskowej, tylko z roku 2014 z walk w Donbasie. I też jakby no właśnie śledzi to, co się wydarzyło wokół Chersonia, a wydarzyło się tam coś takiego, że Ukraińcy korzystając ze swojej przewagi liczebnej, bo no ile po stronie rosyjskiej według szacunków zaangażowanych jest około 150 tysięcy żołnierzy, to Ukraina zaangażowała tych żołnierzy około 450, znaczy nie żołnierzy, ale wszystkich jakby formacji, tak uczestniczących, tak, uczestniczących 450 tysięcy? Pośrednio bądź no tam włącznie z formacjami obrony terytorialnej, zapleczem i tak dalej, tyłami, to tak w okolicach takiej się właśnie, takiej liczby się ocenia. No w każdym razie ta przewaga, nawet jeżeli jest mniejsza, tam około 400 tysięcy, czy powiedzmy 350 tysięcy, to jest znacząca po stronie ukraińskiej, przewaga liczebna w sile żywej. Ukraińcy, korzystając z tej przewagi, rzeczywiście przypuścili atak na pozycje rosyjskie, które na południowo-zachodnim odcinku frontu, czyli właśnie odcinku chersońskim, te pozycje rosyjskie mają charakter obrony punktowej, to znaczy Rosjanie nie tworzą jednolitej linii frontu, tylko obsadzają miejscowości różne, tam rozmieszczają swoje pozycje artyleryjskie, no i w związku z tym jakby nie ma tam jakiegoś jednolitego pasa okopów, transzej i umocnień, tylko jest to taka obrona punktowa. Ukraińcy, korzystając z tego, przypuścili rzeczywiście atak na jednostki na pozycje rosyjskie, przejściowo zdobywając tam kilka mniejszych miejscowości, po czym zostali zmasakrowani ostrzałem artylerii rosyjskiej. Zginęło podobno tam około, nawet niektóre dane podają, że około 2000 żołnierzy ukraińskich. Nawet jeżeli to jest mniejsza liczba, to te straty były znaczące. Ukraińcy stracili też dużo sprzętu. No i proszę Państwa, podobnie rzecz wygląda tak naprawdę i na froncie południowym, i też na froncie donbaskim. To znaczy mamy z jednej strony
przewagę liczebną po stronie ukraińskiej, z drugiej przewagę artyleryjską po stronie rosyjskiej. W odróżnieniu od tego frontu chersońskiego, front południowy i front wschodni, front donbaski, to jest system okopów, tam drutów kolczastych, schronów i tak dalej. Obydwie strony takie umocnienia pobudowały, no i co pewien czas jedna bądź druga strona próbuje te umocnienia przełamać. Najbardziej takie spektakularne wysiłki są czynione oczywiście przez Rosjan na odcinku donbaskim i tam przynoszą im pewne ograniczone, bardzo niewielkie sukcesy wynikające właśnie z przewagi artyleryjskiej. Proszę Państwa, czy to nam czegoś nie przypomina? No, jeżeli ktoś wie, jak wyglądała pierwsza wojna światowa na froncie zachodnim, no to oczywiście skojarzenia są bardzo wyraźne. Wspomniałem tutaj o Zacharze Prilepinie, o jego powieści Nie wszyscy pójdą do piekła. Jak ją sobie kiedyś czytałem, to od razu mi się skojarzyły dwie inne powieści czy utwory w zasadzie. Jeden z nich, Książę piechoty Ernsta Ingera z 1900 bodajże 20, tam któregoś roku, 29 roku. Druga powieść, znacznie bardziej znana, ponieważ o wydźwięku bardziej lewicowym, Erika Marii Remarka, Na zachodzie bez zmian. No, obydwa te ostatnie utwory opisują takie piekło, można powiedzieć, na właśnie frontu zachodniego, gdzie tam żołnierze żywcem gniją w okopach, zasypywani nawałnicą żelaza, jak właśnie przetłumaczono, jak pułkownik Janusz Gaładyk przetłumaczył tytuł powieści Ernsta Jüngera, Książę piechoty w nawałnicy żelaza. Coś podobnego od 2014 roku trwa na froncie donbaskim. Tam też wszystkie zdjęcia, prawda, relacje z tam Google Maps, które można sobie zobaczyć i tak dalej, pokazują nam, że tam jest system okopów, w których siedzą umocnione wojska ukraińskie, elita armii ukraińskiej. Rosjanie próbują te pozycje przełamać, no i rzeczywiście stopniowo to robią. Natomiast no, powiedzmy, na froncie południowym nic się nie dzieje, tam strony jedynie się wymieniają ostrzałem artyleryjskim, no i właśnie tam, prawda, w okopach ci żołnierze okopani no, muszą się kryć przed na przykład ukraińscy przed rosyjskimi rakietami termobarycznymi przystosowanymi specjalnie do niszczenia bunkrów i umocnień. Jeśli chodzi o moją dotychczasową ocenę tej wojny, no to no proszę Państwa, generalnie jeżeli sobie porównamy to, co się dzieje dzisiaj na froncie donbaskim, na przykład z tym, co jak Rosjanie się zachowywali w czasie II wojny światowej, gdy walczyli z niemieckim najeźdźcą, no to w II wojnie światowej strategia, taktyka rosyjska opierała się na tworzeniu takich kotłów, w których zamykano Niemców, po czym tam zmuszano ich do kapitulacji albo wybijano, czy likwidowano te oddziały, gdy im się zaczynało kończyć. Czyli dokładnie to, co Niemcy robili z Sowietami w 1941 roku. No właśnie. Też kotły i w ten sposób chyba 1,5 miliona, a może i więcej żołnierzy Armii Czerwonej dostało się do niewoli niemieckiej. No właśnie. Potem ta sama taktyka była stosowana w drugą stronę. No właśnie, no bo to jest taktyka, która pozwala, czy w zasadzie sztuka operacyjna, która pozwala niszczyć, znaczy neutralizować armię przeciwnika. Tak, no na wojnie chodzi o to, żeby obezwładnić przeciwnika, uniemożliwić mu walkę. Natomiast no jak wyglądają dotychczasowe działania rosyjskie na froncie donbaskim? No takie próby okrążenia, zamknięcia w kotle wojsk ukraińskich kończą się niepowodzeniem. Do tego się używa oczywiście, Rosjanie próbowali szczególnie w pierwszej fazie wojny używać czołgów, tak, takich zagonów czołgowych, które tam na Sumy zostały wysłane, tak, na Czernichów, na Konotop, na Kijów sam, na Charków. No i te zagony czołgowe, jak wiemy, nie spełniły swojej roli, poniosły ciężkie straty, zostały w końcu wycofane, w związku z czym Rosjanie zastąpili użycie czołgów i zamykali Ukraińców w kotłach ostrzałem artyleryjskim i nie tyle dzisiaj neutralizują wojska przeciwnika, ile wypierają je po prostu z kolejnych miejscowości. Ukraińcy, wycofując się, często zachowują swój stan osobowy, jak w przypadku
no, tych dwóch miast, Lisyczańska i jak się nazywało to miasto po przeciwnej stronie Siewiernego Dońca, nie pamiętam w tej chwili, w każdym razie właśnie tych dwóch miast zdobytych przed tam... Siewierno-Doniec. O, właśnie tak, no, rzeczywiście. Ukraińcy stracili tam znaczną większość swojego sprzętu wojskowego, natomiast same jednostki się wycofały. No i w związku z tym nie zostały zneutralizowane tam po, prawda, jakiejś pauzie taktycznej mogą być ponownie użyte na froncie. No więc właśnie no, ta wojna nie prowadzi do takiej właśnie operacyjnej czy taktycznej neutralizacji Ukraińców, tylko po prostu są oni wybijani częściowo tak, a częściowo tak jak to się stało pod Chersoniem i tam na przedmieściach Doniecka w ostatnim czasie, a częściowo wypierani, tworząc no, na zapleczu dotychczasowego frontu kolejne linie frontu i dlatego ta wojna jest właśnie tak długa. Stąd ja podejrzewam, że ten konflikt, no bo to dzisiaj już trudno nazwać taką właśnie pełnoskalową wojną, bo na niektórych odcinkach frontu te działania wojenne wręcz zamierają, ale ten konflikt eskalujący momentami do takiej bardzo intensywnej i zarazem zlokalizowanej silnie wojny będzie, no moim zdaniem, może trwać nawet latami, więc musimy się przygotować, że no również Polska będzie postawiona wobec wyzwania ustosunkowania się wobec tego konfliktu, wobec wynikających z niego trudności energetycznych, na przykład załamania się również rynku ukraińskiego dla polskich eksporterów, bo możliwości ekonomiczne Ukrainy, potencjał ekonomiczny Ukrainy oczywiście jest niszczony znacznie bardziej przez Rosjan ich atakami lotniczymi niż potencjał ekonomiczny Rosji cierpi na sankcjach nakładanych przez Zachód. Natomiast, no, proszę Państwa, gdyby to jakoś oceniać tak w perspektywie geopolitycznej, no to no moja ocena jest krytyczna, tak? Jeżeli byśmy przyjęli, że celem Rosji powinno być odbudowanie Imperium Rosyjskiego, tak, integracja geopolityczna Ukrainy w strefie wpływów rosyjskich całej Ukrainy, może z wyłączeniem dawnej Galicji, Chałyczyny tak zwanej, no to rzecz jasna ten cel nie został osiągnięty. I w najbliższej przyszłości nie ma większych perspektyw, by został osiągnięty. Stąd też no, ja osobiście byłem krytyczny wobec rozpoczynania tej wojny przez Rosję. Uważałem i nadal uważam, że rozbudowując na przykład drugą nitkę Nord Stream 2, czy inwestycje związane z nowym jedwabnym szlakiem i izolując Ukrainę ekonomicznie, Rosja zmusiłaby prędzej czy później Ukrainę do jakby rekoncyliacji, tak, do odejścia od polityki konfrontacyjnej. I tę szansę moim zdaniem ta interwencja wojskowa zmarnowała. Natomiast skoro już tę wojnę Rosjanie rozpoczęli, no to zamiast tam rzucać jakieś siły służące bardziej demonstracji wojskowej, zaraz do tego może dojdziemy, powinna rzucić tam, no nie wiem, ze 300 tysięcy żołnierzy, tak, czy jeszcze więcej, żeby tę Ukrainę rzeczywiście zadeptać, tak, przykryć ją czapkami, zmusić do obalić tamtejszy rząd, zainstalować ekipę prorosyjską. I to paradoksalnie, chociaż w krótkim wymiarze czasowym, no, taka powszechna mobilizacja i jednoznaczne zaangażowanie Rosji w tę wojnę mogłoby przynieść spektakularne straty i po stronie rosyjskiej, i po stronie ukraińskiej, to w dłuższej perspektywie na pewno byłoby to mniej kosztowne i humanitarnie, i gospodarczo dla każdej ze stron, niż taki konflikt, który będzie się ciągnął, nie wiem, przez następne 20 lat, tak? Bo jeżeli sobie
sobie zobaczymy na przykład, jak wyglądał konflikt azerbejdżańsko-ormiański, Ogórski Karabach, no to przecież jego korzenie sięgają końcówki lat 80., a został rozstrzygnięty dopiero w ubiegłym roku. I tam też mieliśmy, proszę Państwa, system okopów. Czyli prawie 30 lat. No właśnie, tam też mieliśmy system okopów, tam też mieliśmy ostrzał artyleryjski, tam też mieliśmy okresowe próby przełamania linii frontu przez jedną ze stron, azerbejdżańską w tamtym przypadku. No i zbrojenie się przez strony, tak, wsparcie Turcji z jednej strony, Rosji z drugiej strony. Tak, no w celu osiągnięcia przewagi strategicznej. Ostatecznie okazało się, że czas pracował na korzyść Azerbejdżanu i że to Azerbejdżan właśnie ten konflikt, no przynajmniej na obecnym etapie, jest w nim stroną zwycięską. Jak będzie na Ukrainie, rzecz jasna nie wiemy. Wszystkie dane wskazują, gdybyśmy mieli uwzględniać tylko takie twarde dane geopolityczne, no to w zasadzie pewne byłoby, że Rosja powinna ten konflikt wygrać. Natomiast no też wszystkie dane przemawiały za tym, że obrona ukraińska się załamie po jakimś tygodniu. Tymczasem mija już szósty miesiąc wojny. No i na przykład Donieck jest wciąż ostrzeliwany przez artylerię ukraińską, prawda? Ten front nawet na odcinku... Kilkadziesiąt kilometrów od Doniecka, a zasięg w tej chwili haubic, no to jest do 50 kilometrów, czy nawet więcej. No więc... właśnie, Ukraina dostała te Himarsy nieszczęsne od Zachodu, więc to też zwiększa jej możliwości rażenia celów rosyjskich. No też, proszę Państwa, pamiętajmy o tym, że na zapleczu frontu działają najprawdopodobniej siły specjalne Ukrainy, również na terytorium rosyjskim. Wiemy, że tam co pewien czas jakieś pożary tajemnicze wybuchają, składy amunicji, tak, magazyny paliwa i tak dalej, i tak dalej. I to nie tylko na tych terenach Ukrainy okupowanych przez Rosję, ale też w granicach samej Rosji. Cerkwie płoną, to rzecz jasna. Nie wszystkie te przypadki są zapewne dziełem ukraińskiej dywersji, ale kumulacja tego typu incydentów po 24 lutego świadczy, że przynajmniej jakąś sprawstwo jakiejś ich części należy złożyć na karbę Ukraińców. To zresztą ja też kiedyś tam przewidywałem, mówiłem w jednym ze swoich komentarzy chyba na antenie emisji TV albo tutaj u ciebie, że jakby kosztem inwazji rosyjskiej na Ukrainę będzie ukraiński terroryzm, który może się rozlać na teren Federacji Rosyjskiej, tak jak niegdyś rozlał się terroryzm czeczeński. No więc jeżeli już taką wojnę rozpoczynać, moim zdaniem, to po to, żeby wyprowadzić uderzenie ogłuszające przeciwnika i szybko ten konflikt zakończyć. Rosja wydaje się, że stosuje taką strategię, jaką USA stosowało w Wietnamie, czyli angażujemy ograniczone siły. Kiedy te siły napotykają opór, to dorzucamy trochę do pieca. Jeżeli się okazuje, że to jest za mało, to znowu dorzucamy jeszcze trochę do pieca. Ale wiemy, do czego to Amerykanów doprowadziło. No i właśnie do tego zmierzałem, że taka, no taki pełzająca wojna, powiedzmy, taka wojna o niewielkim natężeniu zwiększa paradoksalnie straty zarówno strony atakującej, bo no żeby tam dorzucono do pieca najpierw iluś tych żołnierzy dotychczas zaangażowanych musi polec, wydłuża czas trwania konfliktu, co podnosi też koszty gospodarcze, ludzkie, moralne, w sensie morale żołnierzy i społeczeństwa, no i też no w którymś momencie te koszty mogą się po prostu okazać zbyt wysokie, bo no proszę Państwa, wojna, rozstrzygnięcie wojny to nie jest tylko siła armii, ale to jest też zaplecze w postaci społeczeństwa, w postaci narodu, tak? Ci, którzy mówią na przykład, że USA mogłoby wygrać wojnę w Wietnamie, gdyby tam, prawda, no, rzuciło wystarczające siły, traktują ten czynnik wojskowy w izolacji od czynnika społecznego. Armia może działać dopóki naród ją popiera. Podobnie zresztą było, tutaj dygresja, w przypadku polskiego kryzysu granicznego z Białorusią, gdy polska granica wschodnia była szturmowana
zaatakowana przez imigrantów z Bliskiego Wschodu sprowadzonych przez Aleksandra Łukaszenkę, no też ta Straż Graniczna mogła spełnić, polska Straż Graniczna mogła spełnić swoją rolę, dlatego że wśród społeczeństwie nie pojawiły się głosy dyskredytujące jej działania w dużym natężeniu. Próbowała były, takie, były jakieś tam... Były ze strony opozycji liberalnej, ale... Jakichś nawiedzonych tam aktorek, artystek i tak dalej. No tak, ale na szczęście to były głosy izolowane. Odosobione. Większość społeczeństwa popierała jednak tutaj polski rząd i polską Straż Graniczną i dzięki temu ten napór wytrzymaliśmy. Gdyby w dyskursie przeważyły głosy, że tych szturmujących granicę polską trzeba wpuścić, to oni by tę obronę przełamali. I podobnie jest z siłami zbrojnymi, które nie działają w oderwaniu od społeczeństwa, są emanacją społeczeństwa. Tu nawiasem mówiąc, proszę Państwa, wydaje mi się, że odporność społeczeństwa rosyjskiego w dłuższej perspektywie czasowej jest mimo wszystko większa niż społeczeństwa Ukrainy. To znaczy na Ukrainie pojawiają się przypadki już dezercji, tak, próby, zresztą przecież tam, prawda, kilka milionów Ukraińców uciekło z tego kraju w momencie Polski dalej na zachód. No właśnie, i to byli również mężczyźni młodzi, co możemy obserwować, choćby no, słuchając z tego, jakim językiem posługują się niekiedy pracownicy budowlani, na przykład w Warszawie, czy jakieś tam ekipy remontowe. To jest często język rosyjski, a niekiedy również język ukraiński. No, w związku z tym wydaje mi się, że dotychczasowa przewaga Ukrainy w sile żywej może z czasem ulec relatywizacji, może topnąć. Tym bardziej, że straty, z tego co wiem, nie ma podawanych dokładnych danych, ale jednak straty ukraińskie są większe prawdopodobnie od rosyjskich. No tak, to pytanie tylko, czy właśnie Rosji starczy woli politycznej, żeby ten konflikt doprowadzić do jego końca, do tego, co mogłoby być dla niego uzasadnieniem, czyli podporządkowania sobie całej Ukrainy. No zaczęliśmy ten wątek od ofensywy, czy tam, Herson, nie wiem, ataku ukraińskiego na pozycje rosyjskie na przedpolu Chersonia. No proszę Państwa, no to był atak ukraiński, tak? I on rzeczywiście, to nie była wyłącznie propaganda. Tam rzeczywiście ci żołnierze przepuścili atak na pozycje rosyjskie i dobrze poinformowane źródła rosyjskie również to potwierdzają. Natomiast Rosjanie ani na froncie chersońskim, ani na całym froncie południowym nie podejmują obecnie działań ofensywnych, chociaż jeszcze w pierwszych tygodniach wojny, również ja na przykład i wielu innych komentatorów, spodziewaliśmy się, że zajmowane będą miasta takie jak Krzywy Róg, jak Odessa, prawda? Mówiło się o tym, że Rosjanie będą próbowali przebić korytarz nie tylko z Krymu do Zagłębia Donieckiego, ale też z Krymu do Naddniestrza, gdzie przecież stacjonuje kilkuset osobowy kontyngent rosyjski, że będą próbowali zablokować całe czarnomorskie wybrzeże Ukrainy, o czym tutaj wspomniałeś. No tymczasem nie dość, że tego nie zrobili, to wycofali swój garnizon z Wyspy Węży, która miała być punktem wyjścia do takiego właśnie ataku na Odessę. Tak, no i w ostatnich tygodniach nawet odblokowali ukraiński eksport z Odessy, w związku z czym no, te wszystkie rachuby, które, no, w których liczono, że Ukraina zostanie uduszona, tak, że nie będzie mogła swoich zbóż sprzedawać na zewnątrz i w związku z tym ulegnie załamaniu gospodarczemu, teraz mają już jakby mniejsze uzasadnienie. Nie, no bo ten w jakiejś tam mierze ten eksport zbóż przez ukraińskich, przez Odessę jest realizowany. Więc pytanie, o co tak naprawdę obecnie chodzi Rosji? Jakie są cele tego konfliktu? Wszyscy na początku spodziewaliśmy się, że będzie to obalenie prezydenta Zełenskiego i zainstalowanie rządu prorosyjskiego. Nawet tam Mykoła Azarow i Wiktor Janukowycz gdzieś tam na zapleczu w Rosji byli szykowani do roli takiego właśnie rządu kolaboracyjnego. Po załamaniu się tych rosyjskiej ofensywy na Kijów i ogólnie na froncie północnym, no wydaje się, że ten plan przynajmniej na obecnym etapie został zarzucony.
Mówiło się, że takim planem pośrednim mogłoby być opanowanie Odessy i w związku z tym właśnie zaduszenie Ukrainy gospodarcze. No, ewakuacja garnizonu na Wyspie Węży też wskazuje, że chyba zajęcie Odessy nie jest w planach Rosji w dającej się przewidzieć przyszłości. W każdym razie żadne działania Rosjan nie wskazują na to, żeby na tamtym kierunku mieli rozwijać swoje uderzenia i też wydaje się, że nie mają ku temu sił dostatecznych. Jako cel minimum wskazywano opanowanie całego Zagłębia Donieckiego, całych obwodów Ługańskiego i Donieckiego. No, jeśli chodzi o obwód Ługański, widzimy, że to się udało. W obwodzie donieckim, no, jak sobie powiedzieliśmy, ta sytuacja jest dużo mniej jednoznaczna i tutaj Rosjanie jakichś spektakularnych sukcesów jak dotychczas nie zanotowali. No, mamy, proszę Państwa, koniec, początek września w zasadzie już. Za chwilę będzie słota. Na stepach ukraińskich zrobi się błoto. W związku z tym transport ciężkiej techniki, tak, transport tam czołgów i tak dalej, będzie bardzo utrudniony. No i to, czego do zimy Rosjanie nie zdobędą, no tego do kolejnego roku nie zdobędą. Więc jeżeli nawet tego celu minimum, czyli wyzwolenia całości, językiem może zbyt jednostronnie prorosyjskim, ale opanowania całości obwodu donieckiego dotychczas Rosja nie zrealizowała, no to pytanie, czy no rzeczywiście ma taki zamiar? Nie wiemy, to jest rzecz jasna. Na koniec jeszcze chciałem tutaj zwrócić uwagę na kwestię taką poboczną trochę, ale jakoś tam się uwidaczniającą w tej wojnie ukraińskiej. No po pierwsze, proszę Państwa, od iluś tam lat jesteśmy karmieni taką narracją kręgów, nie wiem, wojskowych, okołowojskowych, że czas okopów minął, że czas budowania umocnień minął, że te umocnienia można łatwo zneutralizować uderzeniami rakietowymi czy artyleryjskimi. No, to, jak co sobie powiedzieliśmy dotychczas o tym, jak wygląda wojna na Ukrainie, zdaje się mimo wszystko temu przeczyć. No, proszę Państwa, Ukraińcy tam przez długi czas bronili się, załoga ukraińska w Azowstali w Mariupolu, prawda? No co to jest Azowstal? To jest kompleks przemysłowy, który może robić za suplement twierdzy, prawda? Kompleks tuneli podziemnych, tam różnych konstrukcji stalowych, które są w stanie wytrzymać, czy były w stanie wytrzymać no, przez długi czas ostrzał artyleryjski, lotnictwa uderzeniowego, ostrzał rakietowy. W przypadku zdobywania Siewierodoniecka, tak i Lisiczańska, no, gdzie załoga ukraińska się najdłużej utrzymała, w kompleksie przemysłowym Azovmash, który był czymś analogicznym do Azovstali. Ostatni raport Amnesty International, proszę Państwa, oskarżający stronę ukraińską o narażanie ludności cywilnej poprzez rozmieszczanie baterii artyleryjskich i jednostek wojskowych w otoczeniu cywilnym, gdzieś tam w szkołach, prawda, w jakichś gmachach publicznych, wśród budynków mieszkalnych, no o czym nam mówi? No, że te właśnie jakieś nieliczne elementy techniki wojskowej, którymi dysponują Ukraińcy, oni starali się ukryć w otoczeniu, które no, zapewniało im przynajmniej jakoś tam czasową osłonę. Proszę Państwa, żaden odpowiedzialny dowódca nie będzie rozmieszczał na przykład baterii artyleryjskiej w otwartym polu, jeżeli może je umieścić, ukryć na przykład za jakimś solidnym gmachem szkoły czy jakiejś fabryki z czasów radzieckich. No więc czy umocnienia są przeżytkiem? No chyba nie. No to, że Ukraińcy użyli infrastruktury cywilnej przy braku takich umocnień, no pokazuje, że gdyby one były, to odegrałyby zapewne rolę w tej wojnie. No i czy to powinno być tutaj dla nas jakimś, dostarczać nam jakichś wniosków? No moim zdaniem tak, no że schrony, okopy, tak, umocnienia ziemne, no wcale być może nie straciły swojej roli. Druga kwestia to jest kwestia czołgów, które, jak sobie powiedzieliśmy, no zostały użyte przez stronę rosyjską do próby
No właśnie, pytanie, czy one rzeczywiście miały być użyte w boju na ulicach na przykład Charkowa czy Kijowa, czy raczej miały być swoistą demonstracją zbrojną. Wydaje mi się, że bardziej prawdopodobne jest to drugie. Eksperci wojskowi, z których opiniami się zapoznawałem, powtarzali taką tezę, że Rosjanie używają czołgów jako takiej broni psychologicznej dla wywołania efektu użycia takich dużych, groźnych maszyn, nazwijmy to. Natomiast dlaczego na całym tym odcinku północnym mieliśmy pogrom rosyjskich czołgów? No bo, proszę państwa, czołg, żeby dzisiaj uchronić się przed zniszczeniem przez pociski przeciwczołgowe, powinny współdziałać z piechotą. Powinny współdziałać z piechotą, tak. I powinny używać też systemu APS, systemów obrony przeciwczołgowej. No, jakby rekapitulując, tak, obrona czołgu jest obroną taką cebulową, warstwową. Tak, pierwszą warstwą jest piechota, która rozpoznaje zagrożenia, drugą warstwą jest tak zwana warstwa soft kill, czyli próba jakby zmylenia, oślepienia nadlatujących pocisków, czy to, nie wiem, światłem podczerwonym, czy laserem, tak, rozregulowania ich. To jest o tyle utrudnione w przypadku wojny rosyjsko-ukraińskiej, że Ukraińcy dysponują pociskami różnych rodzajów, no i w związku z tym te systemy zakłócające też trudno skoordynować. Tam. Nie wiedzą, czy leci pocisk izraelski, czy polski, no czy właśnie, brytyjski, czy amerykański, czy niemiecki, czy rosyjski. No właśnie, to trzeba by tutaj naprawdę skomplikowanego systemu, żeby te wszystkie pociski, de facto jest niemożliwe rozpoznanie tak różnych systemów uzbrojenia, tam żawelinów różnych, prawda, pocisków z pancerfaustów i tak dalej. Wreszcie trzecia warstwa to jest warstwa tak zwanego hard kill, czyli no, takich wystrzeliwanych tam różnych no, czy ładunków, czy jakby pewnej chmury takiej, która ma neutralizować fizycznie nadlatujące pociski. No i wreszcie ostatnia warstwa to jest pancerz, który chroni czołgi przed, czy ogranicza zniszczenia w przypadku uderzenia właśnie pociskiem przeciwczołgowym. No, Rosjanie nie dość, że nie zastosowali osłony piechoty, to nie zastosowali również tych systemów soft kill i hard kill. Chociaż byli ich prekursorami, proszę państwa, to w czasie radzieckiej inwazji na Afganistan po raz pierwszy zastosowano właśnie tego typu systemy i no, one były wynalezione właśnie przez Rosjan. Także no, każe to zadać pytanie, w jakim charakterze te czołgi zostały użyte, czy miały rzeczywiście być zastosowane do celów bojowych, czy wyłącznie dla wywarcia efektu psychologicznego. W każdym razie to też jakby nie jest tutaj zupełnie u nas dyskutowane. Szkoda, no bo również na przykład doświadczenia Izraela, który jak wiemy używa czołgów i w Strefie Gazy, i w południowym Libanie ich używał w 2006 roku z niewielkimi, z marnymi efektami, chociaż akurat czołgi izraelskie mają taki dosyć efektywny system APS, Trophy bodajże się nazywa, jeśli dobrze pamiętam, ale jakby to nie zapobiegło faktowi, że ileś tam ich zostało zniszczonych w południowym Libanie i też do Strefy Gazy zbyt dużej, czy w ogóle nie wjeżdżają. Izrael atakuje rakietami i samolotami uderzeniowymi cele w Strefie Gazy, a nie czołgami, no właśnie dlatego, że boi się zniszczenia tych czołgów. Czy wobec tego czołgi użyte, jak wiemy, w I wojnie światowej do przełamywania umocnień ziemnych dzisiaj zachowują swoje znaczenie, zachowują swój sens, czy nie są takimi białymi słoniami, kosztownym sprzętem, które stosunkowo łatwo wyeliminować i, no i który tworzy efekt psychologiczny, że strona tracąca te czołgi przegrywa. No nie wiem, to jest kwestia otwarta, ja sam nie jestem ekspertem wojskowym, więc nie będę tutaj przesądzał, ale moim zdaniem warto by było ten wątek pociągnąć. I to też przy okazji wojny na Ukrainie można sobie właśnie te zagadnienia roztrząsać. No także myślę, że tutaj... Aha, może jeszcze, przepraszam, jedna kwestia, bo wspomniałem państwu na początku tego naśrodku dzisiejszego spotkania, że czytałem ten nieszczęsny zbiór wywiadów Zychowicza, tak? Piotra Zychowicza z doktorem Bartosiakiem. No tam jakby historia zweryfikowała, można powiedzieć, te tezy doktora Bartosiaka. On tam bardzo krytycznie się wypowiada, zresztą Piotr Zychowicz podobnie, na temat Wojsk Obrony Terytorialnej, że w warunkach
warunkach technicyzacji dzisiejszej wojny, w warunkach, gdy jakoby rozstrzygające znaczenie ma użycie zaawansowanej techniki rozpoznawczej i kontrola obiegu informacji. W takim konflikcie Wojska Obrony Terytorialnej, no to jest takie mięso frontowe do zmasakrowania przez przeciwnika. No, czego nas uczy przebieg tej nieudanej ofensywy rosyjskiej na Kijów? No, że ona właśnie została w dużej mierze zneutralizowana przez takie improwizowane pospolite ruszenie, można powiedzieć, przez różne milicje ukraińskie, które... Tam... Rozdawanie broni mieszkańcom Kijowa czy innych miast. Dokładnie tak. No, okazało się, że jakaś tam grupka, no może nie tam cygan, prawda, kradnący rosyjski czołg, ale jakaś grupka podjeżdżająca cywilnym samochodem i odpalająca tam z Panzerfausta pocisk jest w stanie unieruchomić czołg na czele konwoju wojskowego i tym samym sparaliżować ten konwój na jakiś tam przynajmniej czas. Więc no myślę tutaj, że te Wojska Obrony Terytorialnej w odróżnieniu od czołgów, które, jak mówiłem, na których znaczenie jest tutaj wątpliwe, trzeba by to oddać tę dyskusję ekspertom wojskowym, ale na pewno Wojska Obrony Terytorialnej są ważne. Się sprawdziły. Natomiast co do tego nasycenia techniką wojskową, no to techniką kontroli infosfery, no to proszę Państwa, dzisiaj wydaje się, że dzięki wsparciu NATO, tam satelitarnemu, tak, komunikacyjnemu, może tam Elon Musk Starlinka udostępnił Ukraińcom. No Ukraińcy mają przewagę, jeśli chodzi o infosferę, tak? Są informowani w czasie rzeczywistym na przykład o miejscach pobytu rosyjskich generałów, dlatego mogli tam kilku z nich zabić w pierwszej fazie konfliktu. Są informowani o ruchach wojsk rosyjskich i tak dalej. Czy pomaga im to wygrywać wojnę? No nie, proszę Państwa, bo Rosjanie powoli bardzo i, jak sobie tu powiedzieliśmy, w dość taki no, mało udolny moim zdaniem sposób, ale jednak się posuwają do przodu, więc okazuje się, że ta twarda technika wojskowa, w tym przypadku artyleria dalekiego zasięgu, ciężka artyleria wciąż ma decydującą rolę i wbrew temu na przykład, co pisze dr Jacek Bartosiak, że tam zamiast inwestować w ciężki sprzęt, powinniśmy inwestować tam w internet, w jakieś tam technologie nowe i tak dalej, no samym tym się nie wygrywa wojny, tak? Oczywiście są takie elementy nowych technologii, jak drony na przykład, które służą rozpoznaniu, które służą, no na przykład skutecznie czołgi atakują, chociaż też jakby no, ograniczone jest użycie dronów do niszczenia czołgów, bo koszty są zbyt wysokie, ale jakąś tam rolę na polu walki odgrywały w Libii, w Azerbejdżanie, w Górskim Karabachu, obecnie na Ukrainie, no to niewątpliwie ten proponowana przez doktora Bartosiaka tak zwana armia nowego wzoru, która miałaby się zasadzać, sądząc z jego własnych wypowiedzi, na takiej technicyzacji właśnie, no, niewątpliwie no, nie jest czynnikiem, który byłby rozstrzygający o wyniku konfliktu. Moim zdaniem wojna na Ukrainie to nam wyraźnie ilustruje. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Moim i Państwa gościem był Ronald Lasecki. Dziękuję bardzo, Ronaldzie. Dziękuję i dziękuję również Państwu. Do widzenia. Do widzenia i czołem Wielkiej Polsce. Czołem Wielkiej Polsce. Myślałem, że odpowiesz na wieki wieków, amen. Nie ta audycja, myślę. A Państwa zachęcam do oglądania naszych programów. Nasze programy są na YouTubie, na Rumble, na Bitshu, na CDA, a także na VK, czyli w Kontakcie. Zapraszam tam na nasz nowy kanał na VK. Zachęcam również do zaglądania do naszej strony cep-sklep.pl, a tam bardzo dużo, myślę, że ciekawych książek. Zacznę od książek naszych. Nowość od paru tygodni. Bolesław Piasecki, od wodza Ruchu Narodowo-Radykalnego Falanga do przewodniczącego Stowarzyszenia PAX. Myślę, że ważna książka w dyskusji o, jak to nazwał Konrad Rękas, czołowym przedstawicielu Lewicy Narodowej, o Bolesławie Piaseckim.
Oczywiście możemy się spierać, czy Bolesław Piasecki był przedstawicielem lewicy, ale myślę, że wiele wątków jest tu bardzo istotnych. Inne książki w tej serii to m.in. trzy książki z mapą Gomberga na okładce o kulisach II wojny światowej. Ponadto książki w serii Gorące tematy, książka o New Age, książka o masonerii, a także książka Hitler z założycielem Izraela francuskiego, przepraszam, niemieckiego autora Henneke Kardela oraz książka francuskiego autora Pierre de Villemarais Źródła finansowe komunizmu, nazizmu w cieniu Wall Street. Polecam książkę w biblioteczce, wydaną w serii Biblioteczka Myśli Polskiej, Ukraina w ogniu, komu potrzebna jest ta wojna. Jest to zbiór publicystyki dotyczącej wojny, a w zasadzie, no właśnie, operacji zbrojnej, jak to oficjalnie jest nazywane, na Ukrainie. Pamiętajmy, że Amerykanie mieli misje stabilizacyjne, misje pokojowe. Tych misji było 40, polegały one na bombardowaniu, na atakowaniu kilkudziesięciu państw w okresie ostatnich kilkudziesięciu lat. Pozwólmy, że Rosjanie swoją misję nazwą misją czy operacją, ograniczoną operacją militarną. No tutaj pozwolę sobie na taką krótką polemikę. Moim zdaniem ta specjalna operacja wojskowa, czy jak chcą złośliwie specjalna kaszana wojskowa, czy też specjalna kompromitacja wojskowa poniosła klęskę. Pora na ogłoszenie powszechnej mobilizacji i wypowiedzenie wojny Ukrainie, jeżeli Rosja chce z tego konfliktu wyjść zwycięsko. Polecam książki pana Henryka Pająka, Rzeź Polaków od Gibraltaru po Sybir, to najnowsza jego książka, Plagi Sanhedrynu, a także kilka innych książek, między innymi stojąca tutaj przed nami książka pod tytułem Zakazana Polskość Świętego Piusa X, o tym jak fakt pochodzenia Piusa X ze Śląska Opolskiego już w drugim, trzecim roku jego pontyfikatu był szczętnie ukrywany. Polecam książki Sławomira Kozaka, Oko Cyklopa reedycja, bardzo ważna książka wokół, nazwijmy to, spiskowej teorii dzieju. Terra Mar Utopia Elit to książka o globalistycznych i syjonistycznych elitach, o takich rodzinach jak Maxwell, Epstein i inni. Covidowe getta to jest o manipulacjach wokół tak zwanej pandemii, czyli historia od 2020 roku. Polecam książkę Mariusza Świdra, Jak stwarzaliśmy Rosję, polskie korzenie rosyjskiego imperium, oraz naszego kolegi Krystiana Jachacego, Rewolucja peryferii, książka o sprawach ekonomicznych, społecznych, ale także ustrojowych, a pierwszy rozdział poświęcony w ogóle pojęciu narodu. Pojęciu, nad którym nawet tak zwani narodowcy niewiele się w tej chwili zastanawiają. I wreszcie dwie książki historyczne, głównie o czasie PRL-u. Zygmunt Maria Przetakiewicz, Spowiedź grzesznika z Paksu Solidarności Andersena. Książka syna prawej ręki Bolesława Piaseckiego. Oraz książka, której autorem jest Ryszard Gontarz pod pseudonimem Jerzy Brochocki. Rewolta marcowa, narodziny, życie i śmierć PRL-u, głównie wokół tak zwanych wydarzeń marca 1968 roku. Dziękuję Państwu za wsparcie finansowe, dzięki któremu możemy działać i rozwijać naszą działalność. Jeżeli chcą Państwo wspomóc nasze działania statutowe, edukację, media, wydawnictwa, bardzo prosimy o wpłaty. Darowizny można wpłacać na numer konta widoczny na pasku na dole ekranu. Dziękuję bardzo. Do widzenia.